Punkt Wieczorna Rozmowa Telewizji Republika. Katarzyna Głowicka, witam Państwa bardzo serdecznie. A Państwa i moimi gośćmi są dzisiaj pan senator, niezrzeszony zresztą, Grzegorz Napieralski, witam i pan minister Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, dokładnie Prawo i Sprawiedliwość. Dobry wieczór. Szanowni panowie, dzisiaj sąd po raz kolejny pochylił się nad sprawą aresztu tymczasowego pana posła Stanisława Gawłowskiego. Po tym 3-miesięcznym areszcie prokuratura wnioskowała kontynuację. Sąd uznał, że pan Gawłowski może wyjść z aresztu, ale musi wpłacić kaucję, wysoką kaucję, 500 000 zł. Ma na to 14 dni. Jednym słowem, sąd uznał, że istnieje duże ryzyko, że pan poseł Stanisław Gawłowski, przepraszam bardzo, zniknie z Polski i nie będzie chciał się stawić przed wymiarem sprawiedliwości. Panie senatorze, pan jest blisko tych spraw również geograficznie. Po pierwsze, moim zdaniem nie uciekłby, no bo to jest... Ale sąd, zdaje się, inne zdanie miał. Znaczy, dla mnie ta sprawa w ogóle jest bardzo dziwna. I powiem tak, po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, co się wydarzyło w tej całej sprawie. Jest akt oskarżenia, czy wniosek prokuratury, jest przeszukanie mieszkania pana posła Gawłowskiego. Przez wiele miesięcy nic się nie dzieje, on normalnie chodzi na wolności, tak? Tylko są, pojawiają się artykuły, media i dochodzi tego do aresztowania dopiero 4 miesiące później. Pod zarzutem, że musimy go zamknąć, żeby nie mataczył. No wiecie państwo, no od czasu złożenia wniosku, przeszukania mieszkań, no przez 4 miesiące, jeżeli ktoś chce namataczyć, to naprawdę namataczy. Więc dla mnie to już jest bardzo dziwne i podejrzane. Nie, ale nie było tak, że ten okres był na zgodę parlamentu, czyli zaraz po zgodzie parlamentu on został rzeczywiście. No ale ta zgoda była po 4 miesiącach, panie ministrze, żeby była jasność. Znaczy, to jest po pierwsze dziwne. Bez zgody parlamentu nie mógł być zatrzymany. No tak, ale to jeżeli jest, był poważny zarzut, to przecież można to było w grudniu zrobić, posiedzenie parlamentu, czy w styczniu było. I to jest pierwsza rzecz. 4 miesiące na wolności, nagle zatrzymuje się go na 3 miesiące. Dobrze, żeby ale nie panie senatorze, maszaczył. Ja przepraszam, wejdę w słowo, bo to jest jedna ważna informacja, którą też państwu warto może być może odświeżyć, bo nie każdy o tym pamięta, że w tym pierwszych dwóch wyrokach sądu, najpierw rejonowego, później okręgowego, tożsamych zresztą wyrokach dotyczących pierwszego i jedynego zresztą aresztu tymczasowego jak do tej pory, były przedstawione dowody na to, że pan Gawłowski nie tylko, że być może będzie chciał mataczyć, ale że mataczy. I to była jedna z przesłanek na zastosowanie aresztu tymczasowego, więc jeżeli pan się zastanawia, jak ten czas, jak te parę tygodni pan Gawłowski wykorzystał pomiędzy przesłuchaniem a aresztowaniem, no to wykorzystał między innymi tak, że organy ścigania powzięły, no jakieś miały, rozumiem, przekonywujące dowody na to, że on jednak zaczyna mataczyć i ustala wersję. Podejrzenie o wpływanie na sprawę było tak naprawdę przed wnioskiem jeszcze sejmowym, ale nie chciałbym tu wchodzić w szczegóły. Znaczy, jeżeli były takie poważne zarzuty, no to marszałek sejmu powinien to zrobić. Ale przepraszam, panie senatorze, to pytanie wprost. Pan uważa, że te sądy to jakoś niesprawiedliwe, ustawione, jakaś presja była? Nie mówię, dla mnie to po prostu uważam, że to jest dziwne i dosyć niespójne to, co się wydarzyło. Po drugie, znaczy moim zdaniem, jak patrzy się na przykład na rozwinięte demokracje i zdarzają się takie sytuacje, że politycy dokonują czynów, które są niezgodne z prawem. Ale mamy informację chyba z wczoraj, że premier Izraela jest przesłuchiwany w sprawach korupcyjnych również, ale poważnych polityków wzywa się na przesłuchanie, znaczy przecież oni się stawiają od razu. To nie jest tak, że po wezwaniu na przesłuchanie, na wyjaśnienie spraw, które zarzucało się panu Gawłowskiemu, on by się nie stawił w sądzie. No przecież pewnie, żeby się wstawił, czy w prokuraturze. Przecież on by nigdzie nie uciekł. Jest rozpoznawalny, był poważnym politykiem, no, gdzieś stracił funkcję Platformy Obywatelskiej, tak? Więc to nie jest tak, że on nagle by uciekał. Więc dla mnie cała ta sytuacja wyglądała bardzo dziwnie, tym bardziej, że podobna sytuacja była w Senacie. Znaczy i głosowanie nad senatorem. No, tu standardy PiS zastosował różne, bo... A jak pan głosował? Mnie nie było wtedy w Senacie akurat, ale standardy zostały. A jakby pan głosował w takim razie? Ja nie chcę mówić o sobie, chciałbym powiedzieć, jakie standardy zastosował PiS. Znaczy, tam obronił senatora Koguta, tu wsadził do więzienia posła Platformy Obywatelskiej. To już dosyć było dziwne i takie, mówiąc szczerze, dosyć dyskusyjne. Ale wracam do sprawy w Senacie, jakby zostawiam nazwiska teraz, żeby nikogo tam nie oskarżać, ani nie dołować. Znaczy, tam sprawa potoczyła się błyskawicznie. Znaczy, był wniosek, było przez skierowania do komisji, chwilę głosowanie. Więc i to pokazuje, że no, jeżeli są mocne zarzuty, no to w takim razie trzeba szybko tą procedurę przestawić. Dobrze, panie ministrze, to jak pan w takim razie odpowie na te wątpliwości, które zgłosił pan senator? Trzeba powiedzieć tak, że żebyśmy też wiedzieli, o czym mówimy. Znaczy, to nie oznacza, że te zarzuty, które już otrzymał pan poseł Gawłowski, się jakoś unieważniły przez to, że sąd zrezygnował z tego środka zabezpieczającego. Co więcej, nie, no, zastosował inny, wiele wskazuje, dokładnie
tak, że to nie jest jedyny, tak? Natomiast wiele wskazuje na to, że będą kolejne zarzuty, tak mówi prokuratura. Co więcej, ta prokuratura wniosła zażalenie wobec tego postanowienia sądu i też pytanie, jak ono zostanie rozpatrzone, więc to jeszcze też dzisiaj nie oznacza, że ten środek nie zostanie zastosowany wobec pana posła Gawłowskiego. Mamy tutaj, czy nie znamy szczegółów oczywiście tego postępowania, czy wiemy jedynie tyle, że ono jest i rozwojowe, i jest jakby fragmentem szerszego zainteresowania organów ścigania no, tymi rzeczami, które działy się w melioracjach, gdzie było ponad 100 różnego rodzaju postępowań na kilkaset milionów złotych, gdzie dochodziło do nadużyć i jakby rola oczywiście pana posła Gawłowskiego, wiceministra, będzie przez sąd oceniona i no i zobaczymy. Natomiast na dzisiaj mamy sytuację taką, że prokuratura składa zażalenie. Wydaje się, że te argumenty prokuratury są przekonujące, no ale oczywiście będzie decydował sąd i dobrze, a panie ministrze, ten, no, zarząd, ten drugi zarząd, który sformułował pan senator, dotyczący pana senatora z Prawa i Sprawiedliwości, no i pana Gawłowskiego, no tempo działań i jak tu pan senator mówi, obrona, tak? Ja nie potrafię powiedzieć od momentu złożenia wniosku do marszałka, dlaczego ten termin, w którym uchylono mu immunitet i można było te zarzuty postawić, czy jest on za długi, czy za krótki, tego nie potrafię rozstrzygnąć. Natomiast co do pana senatora Koguta, to myśmy się już w tej sprawie wypowiadali publicznie wielokrotnie. Znaczy, nie cieszy mnie ta sytuacja. Znaczy, uważam, że on powinien być pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z wolą prokuratury w taki sposób, jaki prokuratura uważa za właściwy. Jeśli byłby zatrzymany, to oczywiście zawsze za zgodą sądu, bo w przypadku pana Gawłowskiego również taka zgoda sądu była, więc to też pamiętajmy, że to nie jest tak, że ten środek zabezpieczający on dotyczy... jakby dzisiaj jest tylko pytanie, czy on jest nadal konieczny. Nie czy był konieczny, tylko czy jest konieczny nadal. I no, trudno jest te rzeczy nam dzisiaj w studio rozstrzygnąć, ale co do pana senatora Koguta, no, nie ma żadnych wątpliwości, że... W sprawie senatora Koguta. Pan prezes Kaczyński, my jako Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie się wypowiedzieliśmy. Sprawa jest zupełnie znana. Głosowanie było tajne. Reakcja na to głosowanie, bo niech zdaje się, że nie wszyscy parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości chcieli się przyznać, jak na pewno głosowali, a zalecenie było bardzo jasne. W regulaminie zostało to zmienione i teraz takie głosowania będą głosowaniami jawnymi i bardzo dobrze. Jasne. Jeszcze tylko jedna kwestia, jeżeli chodzi o... W ogóle chciałbym szerzej popatrzeć na te sprawy dotyczące szczególnie polityków, czy tej sfery administracji, czy politycznej, bo to zawsze będzie przedmiotem poważnej dyskusji, tak? I za chwilę PiS będzie w opozycji, ktoś będzie próbował znowuż... Znaczy nie potwierdzam tej informacji. No, ale tak się stanie, no panie ministrze. No, w demokracji tak jest, że raz się wygrywa wybory, raz się przegrywa i popatrzymy nawet na Wielką Brytanię, Niemcy, Francję, no tak to jest. I może wydarzyć się podobna sprawa wobec polityków Prawa i Sprawiedliwości, podobne zarzuty mogą się pojawić. Ale co jest najważniejsze? Otóż najważniejsze jest to, że w Polsce jest domniemanie niewinności. Jeżeli czytamy w tych, przynajmniej przekazach medialnych, że przez ileś lat było prowadzone śledztwo, tak? Bo tak jak powiedział prokurator, jeżeli dobrze pamiętam, no nie jestem przygotowany akurat tak, że nawet już za czasów jakby rządów Platformy Obywatelskiej ta sprawa została jakby wniesiona pod, że tak powiem, lupę służb. Część szerszej sprawy. No okej, ale została, więc przez ileś lat zbierano materiał, podstawiono zarzuty. No to dla mnie zaskakujące była ta cała właśnie sytuacja. Czekamy 4 miesiące, czy zamiast przesłuchać pana posła, tak? Zamiast postawić go przed sądem. Przecież wiele spraw w Polsce, naprawdę dużo spraw toczy się przeciwko osobie danej. Ona nie ucieka z kraju, tak? Jest zabrany być może paszport, być może jest kaucja. Odpowiada przed sądem, spotyka się na rozprawach. Jak jest ale panie senatorze, pana nie przekonuje ten argument, który jednak pojawił się w pismach prokuratury i który, rozumiem, został przyjęty przez dwa sądy. No, że są dowody na to, że pan Gawłowski rozpoczął proces, nazwijmy to, uzgadniania zeznań. No, czyli zaczął mataczyć. Pana to nie przekonuje? Znaczy, ja nie znam tego, proszę pamiętać. Nie, no bo o tym była mowa, tak? Znaczy, w medialnych przekazach nic takiego się nie pojawiało. Nie, przepraszam bardzo. W medialnych przekazach te informacje się pojawiły. Mówili o tym nawet przedstawiciele prokuratury. Ja pamiętam o kwestii właśnie próby wpływania na śledztwo, że rzekomo to było przed jakby postawieniem tych zarzutów, przed wejściem do mieszkań i przed złożeniem wniosku. Nie, to na pewno było inaczej. Ja nie znam akt, bo ja nie jestem posłem, więc nie mogłem zajrzeć w te akta, nie mogłem czytać tych
akt, więc trudno mi się dzisiaj na ten temat wypowiadać. Natomiast moim zdaniem nic by się nie wydarzyło, gdyby poseł Stanisław Gawłowski, który też przedstawiał własną wersję wydarzeń i też bardzo tam bronił się i pokazywał swoje argumenty, mógł swobodnie przedstawiać to w sądzie i walczyć o swoje dobre imię. I to zamykanie dzisiaj, wiecie państwo, to jest trochę tak, znaczy został zamknięty, a teraz proszę zobaczyć, co dzisiaj opinia publiczna będzie mówiła. No nikogo nie będzie ważna kwestia pieniędzy, one znikną, 500 000, 200 000, dla mnie horrendalna kwota, to więcej my w czasie kadencji tyle nie zarabiamy, co jest ten środek zapobiegawczy. No, ale sąd nie ocenił posła Gawłowskiego jako kwoty horrendalnej w stosunku do tych zarzutów, bo on ma ponad 400 000 zł przyjęcia korzyści, więc jako zarzut, więc oczywiście, no ale zabezpieczenie jest wysokie. Popatrzmy, co się wydarzy. No, na 3 miesiące zamknięty, po 3 miesiącach wypuszczony, więc dzisiaj, jeżeli obywatel, obywatelka na to patrzy, mówi, no to coś jest nie tak, no to w końcu go wypuścili. Jeżeli obywatelka i obywatel patrzą i tak, wolne sądy, krzyczą, słyszą hasła, widzą demonstracje, co prawda już dużo mniej liczne, ale pojawiły się kilka dni temu. No i teraz w końcu te wolne sądy się wypowiadają. Jeden sąd, drugi sąd, dzisiaj trzeci sąd. Być może będzie za chwilę, bo na pewno będzie czwarty sąd. No to wolne te sądy, czy nie wolne te sądy? Już... Nie, ale ja muszę jedną rzecz tutaj doprecyzować. Znaczy, pan senator próbuje nam taką tezę tutaj postawić i jej bronić, że jedynym powodem aresztu tymczasowego jest zabezpieczenie przed tym, żeby ktoś nie wyjechał z kraju, żeby nie da się go inaczej doprowadzić do zeznań, w związku z tym się go zatrzymuje. Znaczy, moim zdaniem tak nie jest w polskim kodeksie karnym. Znaczy, dla dobra śledztwa można wnioskować o areszt, nie tylko dlatego, że ten podejrzany może opuścić Polskę, tylko również dlatego, że ten podejrzany może wpływać na śledztwo, ponieważ on jako podejrzany ma dostęp do wszelkich informacji na temat tego postępowania i może te informacje wykorzystywać po to, aby mataczyć, aby uzgadniać, aby, nie wiem, te dokumenty, które mogą go obciążać, gdzieś ukrywać. No, krótko mówiąc, może wpływać na to postępowanie, utrudniając to postępowanie. Zgoda, ale taka sytuacja była w przypadku pana posła Gawłowskiego. Nie dlatego, że on... To po jednym zdaniu i że prokuratura się bała, że on ucieknie z Polski. O ucieczce mówiłem przy okazji kaucji. Ale baliśmy się tego, że... Ale proszę zwrócić uwagę, ale jaki ukryć, skoro wchodzi CBA, bądź ABW, już nie pamiętam, która służba, wchodzi do jego mieszkania, tak? CBA. Jednego, drugiego, trzeciego, tak? Przeszukuje bardzo dokładnie, znajduje dokumenty, te dokumenty bierze, zabezpiecza, pokazuje na konferencji prasowej, tak? Znaczy, to proszę mi powiedzieć, to w piwnicy miał schowane, czy w ogródku jeszcze te dokumenty, czy to pan teraz trywializuje niepotrzebnie? Dowiadujemy coraz nowych faktów. Znaczy, w wyniku tegoż, jeśli ja dobrze rozumiem, komunikaty, które prokuratura przekazuje opinii publicznej, tegoż przeszukania dowiadujemy się o jakiejś willi w Chorwacji, o kolejnych... Apartamencie. Kolejnych informacji, które po pierwsze uprawdopodobniają te zarzuty, które zostały postawione, po drugie powodują, że śledczy dla dobra śledztwa wnoszą do sądu o podtrzymanie aresztu tymczasowego. Dobrze, no z tego wynika areszt. Jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości, to pozostajemy w temacie, ale teraz o innym sądzie, zupełnie innym, najważniejszym sądzie i o jego prezesie, przynajmniej pełniącym obowiązki prezesa. Dzisiaj informacja opublikowana najpierw przez pana profesora Sławomira Cęckiewicza, później przez media. Pan sędzia Józef Iwulski był szkolony przez Wojskową Służbę Wewnętrzną do końca PRL. Pozostawał w kontakcie z tą służbą, awansował w czasie stanu wojennego na stopień porucznika, później w 1987 roku na stopień kapitana. No i w 1999 roku złożył oświadczenie lustracyjne. Wedle obowiązującej ustawy powinien napisać, czy miał kontakty między innymi z WSW, czy był szkolony, czy pozostawał w kadrach, zasobach kadrowych tej służby. No i napisał, że nie. To w takim razie, co teraz? Jaką mamy sytuację? Znaczy taką, że pan sędzia, kapitan Iwulski powinien opinii publicznej pokazać
powiedzieć prawdę o swojej przeszłości, bo znaczy, to jest absolutnie nie do zaakceptowania, że jesteśmy cały czas wodzeni za nos przez pana sędziego. Znaczy, on najpierw mówi, że nie orzekał, że był powoływany do składów, ale go faktycznie nie było, po czym okazuje się, że orzekał, potem, że nie skazywał, że dawał zdanie odrębne. Mówimy po czym, o procesy polityczne, o procesy, znajdują się tak, nawet ci, którzy zostali skazani. Więcej okazuje się, że był odznaczony za tą swoją wzorową, że tak powiem, służbę wymiaru sprawiedliwości wojskowego. Teraz dowiadujemy się, że był w WSW i tam był przeszkolony, że jakby no, to jest coś zupełnie nieprawdopodobnego. Znaczy, to już nie tylko znaczy ten jego życiorys jest czymś nie do zaakceptowania, ale jego wiarygodność dzisiaj jako człowieka, jako sędziego, jako osoby odpowiedzialnej za kierowanie Sądem Najwyższym, no jest czymś, co wymyka się jakimkolwiek standardom. Znaczy, ja mam takie oczekiwanie, że on jutro powie, jak było naprawdę. Jeśli ma jakieś inne dokumenty, które by, nie wiem, zaprzeczały tym faktom, które trudno im zaprzeczać, bo to są skany z teczki personalnej pana sędziego Iwulskiego, no ale jeśli jest cokolwiek, co by stawiało go w innym świetle niż to, co wiemy, to powinien to jutro ujawnić i powinniśmy to jako opinia publiczna poznać. Jeśli tak nie jest, no jest człowiekiem, który stracił jakąkolwiek wiarygodność w oczach opinii publicznej, w oczach społeczeństwa, w oczach Polaków. I to naprawdę, to co mówił pan premier Mateusz Morawiecki do posłów Parlamentu Europejskiego, no to można powiedzieć, że... No ja też mam wrażenie, że uderz w cół, że on się odejrzał z takim hukiem. Proszę. Panie senatorze, jak pan na to patrzy? Co z tym panem prezesem, kapitanem Iwulskim? Znaczy... Nie trzeba było robić zawieszania, to nie mielibyśmy pierwszego prezesa czy pełniącego obowiązki pierwszego prezesa. Ale w składzie Sądu Najwyższego przewodniczący Izby Sądu Najwyższego. Czy nie znam życiorysu, żeby jasne, no, czy znam to, co pani przed chwilą powiedziała i to, co dzisiaj zdążyłem przeczytać na jego temat. Ja nie wiem, co on robił w wojsku i czy był tą osobą, która w tej całej debacie publicznej, która była, donosiła na kolegów i szkodziła innym, czy koleżanki donosiła i szkodziła tak naprawdę innym. Ale on nie był innym współpracownikiem, no, no, był oficerem Wojskowej Służby Wewnętrznej. Wśród parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości okazał się też jest wysoki rangi oficer, który rzekomo miał brać udział w jakichś manewrach wojskowych w Gdańsku, niesprawdzone do końca. Ja nie chcę się w to grzebać. No, jeżeli ktoś był... Jedyne, co się dziwię, i tu się zgadzam z panem ministrem, gdybym ja był dzisiaj sędzią, czy musiałbym... Jakimkolwiek, albo parlamentarzystą, który musiałby składać oświadczenie lustracyjne, a gdziekolwiek bym pracował, bądź współpracował z jakąkolwiek służbą danego systemu, po prostu bym to powiedział. Tak? Jeżeli nie mam nic na sumieniu, jeżeli to były szkolenia typowe dla żołnierzy, które takie są, a takie też były, przecież pamiętamy. Tak? No w WSW to tak nie do końca. No ale też... Szkoła imienia Feliksa Dzierżyńskiego to nawet miała status szkoły takiej, wie pan, ale, tajnej. Ale trochę, proszę pamiętać, że tak jak... To rozkład dziś, pomieszczeń był utajniony. Ale jak dzisiaj jest wojsko, tak i wtedy było wojsko, my też mieliśmy wtedy potencjalnych wrogów i teraz mamy potencjalnych wrogów, tak szkolimy no, ja swoich wiem, żołnierzy. Wtedy to jest porównywalne, panie. Znaczy, ale dobrze, panie senatorze, ale abstrahując od to, my mamy polskie prawo. Polskie prawo zobowiązuje osoby, ktoś skłamał w oświadczeniu lustracyjnym, z pewnego katalogu zajmowanych funkcji do tego, żeby się rozliczyły ze swoją przeszłością. Ale jeżeli ktoś skłamał w oświadczeniu lustracyjnym, no to tak jak poseł czy posłanka, senator nie może pełnić dalej swoich funkcji, to dla mnie jest oczywiste, jeżeli sędzia skłamał w oświadczeniu lustracyjnym, które musi złożyć, a tak jak pani przytoczyła, jest wymóg ustawowy, że musi... Wojskowa służba wewnętrzna jest w tym katalogu. No to jeżeli jest to w tym katalogu i on tego nie ujawnił, nie powiedział, to w myśl przepisów złamał te przepisy. No dobrze, ale sprawa lustracyjna to jest ewentualnie jeszcze pieśń przyszłości, bo to o tym będzie decydował sąd. I to jest na pewno niejednoinstancyjna, że tak powiem, przygoda z weryfikacją, jak to było naprawdę. Ale co w tej sytuacji? Jeżeli pan minister mówi, że pan sędzia Iwulski no, zapowiadał, że przedstawi jakieś dokumenty, ich nie przedstawił, jutro ich nie przedstawi, następnych nie wytłumaczy się i tak dalej. Przepraszam, czy pan sędzia Iwulski, biorąc pod uwagę to, że takie fakty zostały ujawnione, on nie ma, rozumiem, niczego nie przedstawi niesamowitego na swoją korzyść, to czy nadal może pełnić tę funkcję? Ja tylko jedno zdanie chcę powiedzieć. Tu jakby nikogo nawet nie atakować. Znaczy, ja się zastanawiam cały czas. Ja jestem młodym człowiekiem, nie podlegam pod ustawę, jeżeli chodzi o składanie oświadczenia lustracyjnego, bo byłem za młody, żeby być osobą, która jest współpracownikiem. Natomiast ja myślę, że został popełniony grzech pierwotny w tej sprawie.
może trzeba było po prostu wszystkie teczki, ale nie przez zakładanie jakichkolwiek instytucji, tylko tak jak się w innych krajach uczyniło, po prostu wszystko otworzyć i pokazać ludziom, no, jak to jest. Mamy sytuację, jaką mamy. Albo, 2016 rok, albo, to jest moment, kiedy teczka pana Iwulskiego, kapitana, zostaje... Albo to wszystko gdzieś po prostu głęboko zakopać, zalać betonem. Nie wybraliśmy żadnej z tych dróg. I teraz proszę zobaczyć, co się dzieje. Czytamy artykuły o panu ministrze Macierewiczu, że rzekomo ktoś go gdzieś podsłuchiwał, zapraszał na rozmowy i tak dalej. Nie wiadomo, czy on na kogoś doniósł, czy nie doniósł. Szczerze powiem, nie, no, jako parlamentarzysta opozycji, szczerze, ale pani, proszę, nie, pani to spodoba. Nie, ja mnie to brzydzi, na przykład. Nie, ta dyskusja zaczyna brzydzić, czy ktoś donosił, czy nie donosił. Ale ja przypominam, że jest oświadczenie tej osoby, która teoretycznie, na którą miał donosić pan, przepraszam bardzo, Macierewicz. Oświadczenie sprzed wielu, wielu lat. I ono jest jednoznaczne. To ja sypałem w śledztwie Antoni Macierewicz do momentu, kiedy bezpieka nie odczytała mu moich zeznań, milczał jak grób. Więc absolutnie znaczy, ja nie próbował jednak, panie senatorze, manipulacji, porównywanie jednak krystalicznego życiorysu Antoniego Macierewicza. Nie manipuluję, tylko opowiada, pokazuje, jak to jest. Ale panowie, nie cofajmy się do tego, co było 30 lat temu, bo tego już nie zmienimy. Ale co dzisiaj? Ale ktoś łamie przepisy, to nie to, ale to będzie badał sąd. Problem. Natomiast jakiś... czy może być jutro, pojutrze, w przyszłym tygodniu w ogóle jest kłopot pan z sędzią Iwulskim prezesem? Nie powinien, bo no, w ogóle on jest... czy może być sędzią sądu najwyższego? Znaczy, on pewnie nie będzie sędzią za chwilę, bo będzie sędzią czynnym. Być może po prostu ma jeszcze przed sobą ostatni honorowy gest. To znaczy, tak powinien zrobić. Pochylić głowę i powiedzieć do widzenia. Żeby się mówić po nazwiskach. Był minister, pamiętam, bardzo ważny, spraw wewnętrznych i administracji, gdzie się okazało, że miał rzekomo kontakty ze służbą specjalną PRL-u, wywodził się z prawicy, już nie chcę mówić po nazwiskach. On na drugi dzień, czy dwa dni później wyszedł, powiedział, przepraszam, rezygnuję. No i tyle. No i jeżeli ktoś łamie prawo, no to sprawa jasna, czysta i oczywista. Nie może pełnić danej funkcji. Czyli to by pan podpowiadał sędziemu Iwulskiemu? Niech się prześpi dzisiaj, czy może nawet trochę dłużej przemyśli, a w przyszłym tygodniu zacznie. Rekomendacja pana ministra jest o wiele lepsza. No, czy jeżeli faktycznie tak było, jak donoszą media, no to powinien to wyjaśnić tą sprawę przed publicznością. Znaczy, ja w ogóle z nim jest problem taki, że on ma takie elementy jakiejś schizofrenii. To znaczy, jak go słucham w tych sprawach, które dotyczą już bezpośrednio tym, czym kieruje, czyli Sądu Najwyższego, kiedy on mówi w jednym zdaniu, że pani prezes Gersdorf jest dalej prezesem, a w drugim zdaniu mówi, że on jej nie wypłaci wynagrodzenia, bo byłoby to narażeniem się na odpowiedzialność karną. No naprawdę, on nie ułatwia obrońcom Sądu Najwyższego swojej postawy. Dobrze, i tutaj kończymy, stawiamy kropkę. Pan senator Grzegorz Napieralski, senator niezrzeszony, i pan minister Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju Prawa i Sprawiedliwość, byli gościem państwa i moim oczywiście. Bardzo dziękuję raz jeszcze i zachęcam, proszę z Republiką pozostać. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo.